Dzień dobry, nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o tym, co interesującego dzieje się w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, to zapraszam też do czytania artykułów na stronie działzagraniczny.pl, rozbudowanych newsów na facebookowym fanpage'u oraz codziennych wideo relacji na Instagramie, w których towarzyszy mi czworonożny redaktor Amstaw, pan Sadełko. Możesz również wesprzeć moją działalność w serwisie Patronite. Więcej na ten temat dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez dział zagraniczny. Dziś moim gościem jest Filip Skrońc, fotoreporter, założyciel agencji RADS. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w trochę innej roli, autora książki reportażowej Nie róbcie mu krzywdy. Jest to książka, która dopiero co miała wczoraj premierę w wydawnictwie Czarne. Książka jest o ludziach z albinizmem w Tanzanii. Dlaczego ludziach z albinizmem, a nie albinosach? Bo uczyliłeś mnie na to, żeby tak właśnie mówić. To się zmieniało przez, przez ostatnie lata i kiedy zaczynałem pracę nad tą książką w 2014 roku, no to sam używałem tego pojęcia albinosi, albinos. Wszystkie wywiady, które robiłem, zaczynałem od tego słowa, Ludzie z albinizmem to jest dosyć nowe pojęcie, dosyć od niedawna obowiązuje w języku i w rozmowach na, na ten temat. A wszystko wynika tak naprawdę z tych morderstw, bo przez lata pojęcie albinos sprawiło, że przestano o tych ludziach mówić jako o drugim człowieku. Działali na zasadzie Jakieś takie porównania. Tutaj mamy ludzi zwykłych z pigmentowaną skórą, a tutaj mamy albinosów. Przedstawiając osobę z albinizmem, mówiło się, że to jest albinos z Tanzanii, a nie mówiło się, że to jest mężczyzna czy kobieta z Tanzanii. I ta zmiana, która nastąpiła, wynikała z takiego, takiej próby zaznaczenia na początku przed tym słowem albino-albinizm że to jest jednak human, że to jest człowiek, mm -hmm. to jest osoba, i się używa obecnie skrótu PWA: People with Albinism. Albo po prostu mówi się tą długą, długą frazę i to wynika tylko i wyłącznie albo przede wszystkim z szacunku do tych ludzi i z takiej właśnie, z taka próba zwrócenia uwagi, że to są ludzie tacy jak my i taka, nie wiem, walka z, no, z tymi latami, gdzie po prostu dehumanizowano to, kim w ogóle są, czy, czy są jakimiś innymi istotami, czy, mm -hmm. czy są duchami, to jest, to taka próba odnowienia i przywrócenia szacunku tym osobom. To samo słowo albinizm. Zatrzymajmy się na chwilę przy jego etymologii, bo mnie się zawsze wydawało, że to jest po prostu słowo z greki. Natomiast ty w tej książce podajesz fascynującą drogę, jak, jak to słowo w ogóle jak ono się formowało. W głowach naukowców, skąd ono pochodzi, tak naprawdę? Bardzo często mówi się, że twórcą słowa albinos był Balthazar Teles, który był jezujskim historykiem, który w połowie XVII wieku opisywał działania jezuitów w Afryce. I kiedy był w Etiopii, zobaczył ludzi, którzy wyglądali tak jak swoje czarni rodzice, ale mieli tą skórę, skórę białą, i szukał słowa, które mogłyby w jakiś sposób określić tych ludzi. Porównując skórę tych Etiopczyków, którą nazywał piękną, oliwkowo-czarną i którą, która bardzo mu się podobała, podobnie jak, jak rysy tych ludzi, wydawało mu się, tak to wynika z tekstu, wydawało mu się czymś niefajnym użycie słowa czarne biały Bardzo od tego uciekał i, i, i szukał, szukał jakiegoś terminu, ale w tych jego zapiskach, tych historii i podróżach po, po Etiopii nie pojawiło się w pierwszym wydaniu jego książki słowo albinos. Ani albino, termin w żaden sposób nie został, nie został użyty. I okazuje się, że tak naprawdę niedługo po jego śmierci jego uczeń napisał pracę, w której podjął się tego tematu. Napisał parafrazę dzieła Telesa, gdzie słowo branko, które, którego użył Teles, zamienił słowem łacińskim albedine. I to albedine szybko zostało w jakiś sposób przemienione do, do albino, które znamy dzisiaj. Mimo, że w Europie też mamy oczywiście osoby z albinizmem, jest taki fragment Twojej książki, gdzie piszesz o genetyce i z niego wynika między innymi, że w Afryce albinizm występuje czterokrotnie częściej niż w Europie. Przytoczę też tu kilka danych, bo to jest skomplikowane i chciałem to streścić do maksymalnie takiej skondensowanej wersji. To jest tak, że gdy spotkałem się dwie osoby noszące w sobie gen albinizmu, nawet jeżeli są czarne lub białe w przypadku Europejczyków, to prawdopodobieństwo, że ich potomek będzie miał albinizm, wynosi tylko 20%. W Tanzanii na przykład to jest 25%, tak, że 25%. Tak, 1,4%. 1,4%. W Tanzanii co 19. tanzańczyk jest nosicielem tego genu i według spisu powszechnego z 2012 roku na 47 milionów obywateli wówczas w tym państwie, bo teraz jest ich już trochę więcej, 16 tysięcy osób zadeklarowało albinizm, choć prawdopodobnie ta liczba jest trochę wyższa. Dlaczego w Afryce jest tak wiele osób właśnie z tym genem? Czy tutaj jeszcze może wyjaśnimy, że nosicielstwo to nie oznacza posiadania albinizmu. To, że ktoś jest nosicielem, że 19. tanzańczyk może być nosicielem genu odpowiedzialnego za, za albinizm, to nie znaczy, że sam ma albinizm. Mhm. To, że tam akurat więcej jest osób z białą, białą skórą niż w innych częściach Afryki czy innych częściach świata, to jest dosyć, dosyć złożona sprawa i do dzisiaj tak naprawdę nie ma takich pełnej, pełnej zgodności wśród naukowców, wśród badaczy, dlaczego, dlaczego to akurat tam. Oczywiście zwraca się uwagę na migrację, zwraca się uwagę na wierzenia, po prostu, które, które powodowały zmianę świadomości ludzi. To też, też jest oczywiście tutaj wpływ, wpływy arabskie, gdzie, gdzie po prostu większość związków, jednak zawierano w ramach rodziny, więc ta mm -hmm. pulaga była mniejsza. I Tanzania. To związki arabskie tylko wynieśmy, że nie tylko w Tanzanii, ale w ogóle całe wschodnie to wybrzeże afrykańskie, Kenia, właśnie Tanzania i troszeczkę jeszcze bardziej na południe, to były kolonie arabskie przez tak. bardzo długi czas. Nawet sułtan tomanu miał kiedyś stolicę na Zanzibarze, który teraz jest częścią Tanzanii, a przez wieki był osobną jednostką. Dokładnie, więc Tanzania ma taki, taki oficjalnie pojawia się we wszystkich artykułach prasowych, naukowych, taki współczynnik 1 do 1400, że jedna osoba na 1400 rodzi się z albinizmem. Też to nie jest do końca taka pewna liczba, bo mamy problem w Tanzanii z, zarówno ze spisem ludności, mm -hmm. jak i z dotarciem do niektórych miejsc. Wiele osób przez lata nie, nie było brane w, pod uwagę w żadnych spisach ludności, a tym bardziej nie ma też żadnego takiego, takiej organizacji, która by się zajmowała analizą tego, ile osób rzeczywiście z albinizmem w Tanzanii, czy w Afryce Wschodniej żyje. Więc są to tak naprawdę szacunki i też wyniki badań poszczególnych grup, badań prowadzonych w klinikach, gdzie leczono ludzi z albinizmem na różnego rodzaju choroby skóry, rak skóry, jakieś owrzodzenia, to wtedy tam brano małą grupę ludzi i analizowano te tematy genetyczne, więc tak naprawdę, kiedy mówimy o konkretnych stosunkach i jakichś procentach, liczbach osób, które, które mogą mieć albinizm albo które mają albinizm, to wszystko jest niedokładne i o tym trzeba pamiętać, bo jadąc do, do Zambii czy jadąc do Zimbabwe możemy natrafić na społeczeństwo, na grupy, gdzie Jedna osoba na tysiąc będzie miała albinizm, ale to są tak małe, małe skupiska, a tak, tak małe społeczności, że, że one również nie mogą być żadnym przykładem, który mógłby nie wiem, być, genera mógłby generalizować całą Zambię czy, czy Zimbabwe. To są wszystko szacunki oparte na latach badań, ale te badania cały czas trwają. Jest w Stanach taki profesor, który jest często przywo przywoływany jako główny badacz tego albinizmu w kontekście genetycznym w Tanzanii i on również potwierdza ten, ten współczynnik 1 do 1400, choć przez wiele lat go podważał. Więc to jest cały czas płynne i, i, tr i trudno tutaj tą liczbę zatrzymać, za zablokować, że no tak rzeczywiście tak. jest. Tanzania jest najczęściej wymienianym krajem, kiedy się mówi o osobach z albinizmem w Afryce. Niestety z powodu tragicznego, który jest głównym tematem twojej książki, czyli z morderstw. Z czego to wynika? Wynika z tego, że tam się to zaczęło. Tam zarejestrowano pierwsze morderstwa, które szybko przemieniły się w całą serię. I też to jest taki temat tak podany, że media szybko, szybko to podchwyciły i mhm. Tanzania... Momentalnie trafiła na, na pierwsze stronę w tym kontekście. To nie jest tak, że tylko w Tanzanii mordowano ludzi z albinizmem wcześniej. Nie jest tak, że też w okolicach 2007 roku, kiedy, kiedy to się zaczęło, tam ginęli tylko i wyłącznie ludzie. Ale jakoś tak to zostało, tak to zapamiętano, że właśnie Tanzania, morderstwa, czary i, i, i tak to opisujmy. Ty piszesz w swojej książce, że specyfika regionu Wielkich Jezior, czyli północnej Tanzanii, to jest to miejsce, gdzie tak naprawdę to wszystko się dzieje, a ta, nie reszta kraju. Ta, ta, ta. Bardzo tak. często się uważa. Rzeczywiście tak, to, jest, to wszystkie morderstwa, zdecydowana większość, to wszystko miało miejsce w północnych częściach Tanzanii, wokół Muanzy, gate, Śniangi. I to wynika też z podziału etnicznego kraju, bo większość morderstw dokonywano w regionach, gdzie największą grupą, grupę stanowi Sukuma. Która cały czas też jest w ogóle przeważającą grupą etniczną Tanzanii, ale zamieszkują głównie północne części kraju i tam też w okolicach Wielkich Jezior mamy ten splot różnych wierzeń. Kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia na temat ataków i morderstw, zaraz za tym pojawiała się informacja o tym, że odpowiedzialni są za to czarownicy i naturalni uzdrowiciele, że to wszystko wynika z wiary w magiczną moc ciała albinosów, z wiary w to, że tak naprawdę nie są ludźmi, tylko, tylko duchami, więc zabijając albinosa, nie, zabi nie zabijamy tak naprawdę człowieka, więc wszystko jest okej. Okay. Potem nałożyły się na to informacje o wysokościach i kwotach, które wysokościach, o kwotach pieniężnych, które Że można konosą, dostać. Tak. tak, można dostać za rękę, nogę, czy cały zestaw. I to były sumy od razu z wysokiej półki. W 2009 roku Czerwony Krzyż i Półksiężyc wydał taki raport. W którym powołał się na rozmowę z bezimiennym policjantem. Nie podali go w żaden sposób zmienia nazwiska, ale był to jeden z wyższych rangą policjantów Deresselam, który powiedział, że za pełen zestaw osoby z albinizmem można dostać 75 tysięcy dolarów. I to 75 tysięcy dolarów z tego raportu przepłynęło do mediów, pojawiało się już bez kontekstu, bez źródła w kolejnych materiałach. Do dziś się zresztą pojawia. Tak, bo to taka jest kwota. Okrągła, no, okrągła tak, szukująca. Tak. I ta sama kwota wróciła do Tanzanii. Ludzie, którzy zarabiali dolara dziennie czy, czy miesięcznie, nie dobijali do stu, dostawali informację, że za rękę, nogę swojego sąsiada, córki bądź żony, człowieka, którego tak. tak znają z targu, mogą dostać 6 dolarów czy, czy po prostu za cały zestaw 75. No i to taka była po prostu od, odpowiedź zwrotna. No. Zatrzymamy się tutaj na chwilę, jeszcze zaraz do tego wrócimy, ale cofnijmy się do tego pierwotnego powodu, dla którego w ogóle właśnie osoby z albinizmem są atakowane, czyli za co są te pieniądze? Przez lata osoby z albinizmem były dyskryminowane tylko z powodu tego, jak wyglądają. To, że są mordowani, to, że wierzy się w magiczną moc chciał, ciał, to jest dosyć nowe zjawisko. Błędne jest określanie powodów i szukanie ich w jakichś starych wierzeniach, bo kiedy ja pierwszy raz poleciałem do Tanzanii, to tak sobie to tłumaczyłem, tak mi to tłumaczyli ludzie. Dopiero tanzańczycy miejscowi wskazali mi kalendarium, że takiej wiary nie było jeszcze 20 lat temu. To przyniósł XXI wiek. Wcześniej nie mordowano ludzi z albinizmem, a jeśli byli mordowani, to nie z powodu wiary w magiczną moc ich ciała. Więc to, że w ogóle pojawiły się tego typu teorie, pojawiły się tego typu przesądy, że z palca możemy zrobić amulet, a ze sproszkowanej skóry jakiś talizman, to jest XXI wiek. To, dlaczego akurat ta grupa stała się, stała się tutaj ofiarą tego typu wierzeń, to jest sfera domysłów. Możemy się domyślać, możemy analizować historię. Ja bardzo dużo czasów i miejsca poświęcam w książce na właśnie tradycyjnej wierze, jakimś dawnym przesądom, doniesieniom. Też migracjom to Również. jest tak bo to, się, mhm. tak, bo to się wszystko nakłada i to się miesza i, i, to, i to, to miało wpływ. Było tak zawsze, że osoba o białej skórze w danej społeczności była kimś niespotykanym i traktowana ją w inny sposób. I to było zarówno w Afryce, jak i w Ameryce Południowej, w Europie mniej, bo jednak te osoby się tak nie, nie wyróżniały. Pojawiły się różnego rodzaju przesądy, które doprowadziły do tego, co się dzieje teraz. Mamy doniesienia z dawnego Kongo, gdzie osoby z alimizmem były zabierane z wiosek, i przenoszone na wór królewski, gdzie miały być uczone i przygotowywane na właśnie uzdrowicieli króla. To jeszcze mówimy o czasach przedkolonialnych. Tak, tak. To mm -hmm. Końcówka, tak, właśnie ten styk. Mamy w, także w Tanzanii w, w okolicach Kilimandżaro czy czy właśnie na północy mamy różnego rodzaju takie informacje o tym że osoba anormalna, i to dotyczyło się nie tylko osób z albinizmem, ale również niewidomych, nie wiem, ludzi z deformacjami, dzieci z deformacjami, była po prostu usuwana ze społeczności z takich po prostu względów typowo technicznych. No, była nieprzydatna później w pracy, jej życie było trudniejsze, więc do ojców, do przewodniczących wiosek należała decyzja o po prostu pozbyciu się takiej osoby. Mm. I albinosi byli po prostu też uważani za osobę, która sobie nie poradzi w przyszłości, i właśnie wśród Sukuma osoba, woda czy, czy ojca, jeśli akurat miało taką, taką pozycję, mogła zdecydować, że, że po prostu zabijmy to dziecko, i to wynikało. Właśnie typowo takich trochę technicznych, trochę jakichś empatycznych powodów, że chciano oszczędzić te, takim dzieciom trudnego życia i oszczędzić społeczności problemów związanych z tym, że taka osoba istnieje. Z czasem jednak ci uzdrowiciele powiedzieli, zaczę zaczęli powtarzać, że może jednak tego typu osoby mogą się przydać w jakiś sposób. I pojawiają się doniesienia na temat tego, że także na północy Tanzanii dzisiejszej zabijano osoby z albinizmem i chowano je razem z wodzami. Po prostu składano, składano i w, w czymś w rodzaju ofiary, ale są naprawdę są strzępy tego typu doniesień. To, są, to nie jest jakby zasada. Ale jednak jest przypuszczenie, że decyzja o tym, że osoba z albinizmem może pomóc w drodze pozagrobowej, doprowadziła do tego, że przestano zabijać dzieci z albinizmem. I w związku z tym wśród Sukuma jest największy współczynnik osób z albinizmem w Tanzanii i też we wschodniej Afryce. Właśnie wśród Sukuma jest ten 1 na, na 19, co jest bardzo wysokim współczynnikiem mm -hmm. po prostu genetycznym, jeśli chodzi nawet o, o region. Więc te powody, dlaczego nagle zaczęto zabijać w XXI wieku tak jak mówisz, nie są do końca jasne, ale wiadomo, co ostatecznie dzieje się z ofiarami takich napadów, to znaczy, właśnie ich części ciał trafiają do tych czarowników czy uzdrowicieli. Gdzie przebiega ta granica pomiędzy jednymi a drugimi? Ty piszesz też w książce, że w takim oficjalnym spisie jest 5000 uzdrowicieli tradycyjnych, ale mówiłeś też o tym, że nie każdy, kto myśli, że jest w tym spisie, tam naprawdę jest i vice versa. Mhm. Tak, tak. Czy ja rozmawiałem z uzdrowicielami, w okolicach Derezenam i, i na północy w Młazie, w Gejcie i każda z tych osób mówiła mi zupełnie co innego, więc to jest problem też taki typowo znaczeniowy. Na to się nakładają również jakieś takie problemy związane z prawem. Kiedy w 2010 roku już fala morderstw rozpędzona, kiedy ci ludzie ginęli praktycznie w każdym miesiącu, rząd próbując z tym walczyć zakazywał działalności tradycyjnych uzdrowicieli i zakazywał działalności tradycyjnych uzdrowicieli tych zarejestrowanych, mhm. bo tych niezarejestrowanych w żaden sposób nie mogli skontrolować. I no, naturalne było, że pojawiały się protesty, pojawiały się próby jakoś rozwiązania tego, wtedy pojawił się też pomysł specjalnych licencji. I kiedy przywrócono już ważność i przywrócono działanie tradycyjnych uzdrowicieli wielu osób, nie zarejestrowało się z obawy przed kolejnym zakazem, który może przyjść w przyszłości. Stwierdzając, że jest to w żaden sposób niepotrzebne, a jeszcze będą narażeni po prostu na jakąś kontrolę, późniejsze więzienie. I to rzeczywiście się stało. W 2015 roku, przed kolejnymi wyborami, po raz kolejny rząd Tanzanii zakazał działalności tradycyjnych uzdrowicieli, i sytuacja się powtórzyła. Znowu tradycyjni uzdrowiciele pukali do drzwi zarówno organizacji zajmujących się ochroną praw ludzi z albinizmem, jak i do, do rządowych. Tłumacząc, że, że są w ogóle w to nie zamieszani, że to jest jakiś błędny cel, bo tak naprawdę czarownicy, tworząc taką najprostszą, najbardziej jawną linię, czarownicy, którzy mogli tego typu plotki mm, rozsiewać, są trudni do znalezienia, trudni do y, zidentyfikowania, bo nikt się do tego oficjalnie nie przyzna. To też wynika z takiego podłoża typowo finansowego. By, by zostać zarejestrowanym jako tradycyjny uzdrowiciel trzeba zapłacić za licencję. Nie płacąc możesz dalej pracować, możesz dalej uzdrawiać ludzi, możesz dalej przyjmować ich na wizyty, ale nie istniejesz w, w jakichś spisach ludności. Jednocześnie jednak czarownik jest o wiele tańszą opcją dla osoby chorej niż tradycyjny uzdrowiciel. I też wśród takiego starszego pokolenia, czy też młodego, które wierzy w to, co mówili rodzice, Udanie się do czarownika jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż udanie się do osoby, którą, którą kontroluje ktoś nad nami. I to, z czego to wynika, może również, można, również się doszukiwać jakichś takich historycznych, postkolonialnych opcji, ale to już, to już zostawmy, zostawmy na bok, bo to są jakieś nie wiem, rozważania i, i powody. W 2002 powstał taki specjalny akt, który zakłada, kim jest osoba trudniąca się uzdrawianiem, czego nie może i co może. Tylko, że ten akt, jak go czytałem wielokrotnie, jest tak ogólnie napisany, że trudno tutaj można złapać za wszystko i można wymigać się od wszystkiego. Mhm. Napisane jest, że nie można na przykład używać części, części ciała, ale nie jest dokładnie sprecyzowane, czy chodzi o części ciała ludzi, zwierząt. Więc nawet ten dokument, który mi pokazywali uzdrowiciele, ten, ten właśnie z 2002 roku, czyli to jest najnowsza taka ustawa w jakiś sposób regulująca ich działanie, jest tak ogólny, że, że no nie, nie, nie zabezpiecza przed, przed niczym. I ona też się opiera w dużej części na tym, co napisali jeszcze Brytyjczycy, kiedy rządzili. I wiele po prostu artykułów zostało przepisanych, bądź się opierało na, na tym, co, co administracja brytyjska wymyśliła pod koniec lat dwudziestych poprzedniego ogóle, wieku. To w ogóle się odnosi do wielu byłych kolonii brytyjskich, bo na przykład na Karaibach w kilku krajach do dziś jest prawodawstwo przeciwko czarownictwu, które wynika bezpośrednio z kodeksów uchwalonych przez Brytyjczyków tak. jeszcze w czasach mhm. kolonialnych. Ale wróćmy jeszcze do tych ataków. One przeszły w pewnym sensie ewolucję, bo zaczęło się od takich spontanicznych morderstw, jeżeli tak można je nazwać, później około 2010 roku, też o tym piszesz, że one zmieniły formę, że przestaną już mordować ludzi z albinizmem, za to zaczęto ich okaleczać, właśnie odrąbywać im ręce, nogi. I dla mnie najbardziej szokujący był opis, z wielu szokujących opisów w Twojej książce, to jest bardzo mocna literatura i radzę się każdemu, kto kupi tę książkę, uzbroić też w mocne nerwy. Natomiast jeden z takich fragmentów, który zrobił na mnie największe wrażenie, to jak napastnicy Najpierw odcięli rękę 14 dziewczynce, a później sami tamowali jej krwawienie. Skąd ta nagła zmiana? Skąd nagłe martwienie się o, o te ofiary? Ze strachu, ze strachu przed karą. Kiedy w 2006 roku zabito pierwszą osobę, którą później za, za, zaliczono do, do fali morderstw, nikt nie szukał w ogóle sprawców. Nie wiedziano, uznano to za przypadkowe morderstwo. Zginęła osoba, nieważne jest, że, że ma albinizm. Kiedy w 2007 roku, rok po tym pierwszym morderstwie, zginęła druga. Cały czas władze czy organizacje zrzeszające osoby z nie brały tego pod uwagę, nie łączyły tego z jakąś, jakąś głębszą, głębszą opcją, jakimś ruchem. I kiedy w 2007 roku, pod koniec, pod koniec 2007 roku, liczba zamordowanych osób wzrosła do 7, zaczęto, zaczęto się temu przyglądać. Potem był rok 2008, to był najgorszy rok do dzisiaj w Tanzanii. Według różnych szacunków zginęło około 30-35 osób. To też mamy tutaj problem z do, Danymi, danymi, bo nie wszystkie morderstwa są zgłaszane, nie wszystkie są przyjmowane też na komisariatach i po prostu w 2008 rząd musiał coś już zrobić i Sprawujący wtedy władzę Kikuetę, razem prezydent, ogłosił, prezydent Kikwete, tak, tak. tak. Ogłosił, czy znaczy w ogóle to te morderstwa przypadły na jego dwie kadencje. Mhm. I to taki po prostu nie, niechlubny refren, który miał przez cały okres po prostu rządzenia krajem. I on był tak, czy do dzisiaj jest uznawany za osobę, która jednak tutaj zatrzymała te, te morderstwa. I on wymyślił te zamknięte ośrodki dla dzieci z albinizmem, i on też doprowadził do tego, że ludzie, którzy mordowali, którzy zabijali osoby z albinizmem, zasiadły na. Ławach oskarżonych. W prawie w Tanzanii kara śmierci cały czas jest możliwa, i kiedy te morderstwa się nie zatrzymywały, rząd wykorzystał tą, tą formę, i mimo sprzeciwu wielu organizacji broniących praw człowieka, zaczął wykonywać kary śmierci, kary śmierci na osobach skazanych za morderstwo. I dlatego mówię, że, że ta zmiana wynika ze strachu, mhm. bo ludzie się zaczęli po prostu bać, że. Trafią do więzienia albo że zginą w tym więzieniu. Też te kary śmierci nie były nigdy publiczne, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy one zostały wykonane. I wiele osób, z którymi rozmawiałem, poddaje to w wątpliwość. Szczególnie, że są doniesienia na temat tego, że osoby skazane potem wracały do swoich wiosek. I, I to też jest taki tutaj problem tego tematu i problem rozwiązywania tej sytuacji, kiedy kogoś jednak się już za, za ten atak złapie, że system tanzański, policja, sądownictwo są skorumpowane. I trudno cokolwiek z tym tematem zrobić, cokolwiek ograniczyć i zatrzymać, kiedy ofiary boją się tego, że nie mają żadnej ochrony, że za chwilkę ich oprawca wyjdzie. I kiedy Kikwete zaczął walkę z tymi morderstwami, planował i nawet zarządził takie, takie specjalne spotkania, gdzie każdy. Przewodniczący miał zbierać informacje na temat morderców ze, swojej, ze swojego okręgu czy ze, swojej, z, ze swojego miasta. No i szybko z tego musia, musieli zrezygnować, bo ludzie się bali po prostu podawać nazwiska swoich sąsiadów, nawet jeśli wiedzieli, że to oni byli odpowiedzialni za morderstwo, bo wiedzieli, że po prostu czeka ich, czeka ich zemsta. I to samo się tyczyło też czarowników czy osób, które zlecały te morderstwa. W wielu aktach z rozpraw pojawia się ten, ten, ten wątek tego, że osoby, którym na przykład zabito dziecko, czy nie wiem, okaleczono bliskiego, mimo że wiedziały, kto to zrobił, nie mówiły na sali rozpraw, nie wskazywały czarownika czy sąsiada, bo bały się zemsty. Bały się zemsty fizycznej, ale bały się też zemsty takiej społecznej, społecznej ale też takiej duchowej, że zostanie na nich na rzucona klątwa, mhm. że bo jednak te wierzenia cały czas istnieją. To nie jest tak, że, że mamy z rok 2020 i, i, i ludzie nie wierzą w to, że, że te duchy czy, czy istnieją, czy że mm, to, cały czas, to cały czas jest obecne i to cały czas wpływa również na działania związane z ochroną i z, ze skazywaniem morderców. Wspomniałeś też o tych ośrodkach, które kazał stworzyć prezydent Kikwete, zamkniętych ośrodkach dla dzieci z albinizmem, gdzie były one odsyłane często wbrew woli rodziców to Takiej chyba największy ośrodek to było 200 dzieci w pewnym momencie. Więcej, więcej. Czy więcej, nawet, nawet? nawet 500 już. Czy one w dalszym ciągu funkcjonują? Tak, tak, funkcjonują. Nie można powiedzieć, że mają się dobrze, ale <laughs> funkcjonują. Właśnie wręcz podupadają i, mhm. i kiedy widzę zdjęcia z końca zeszłego roku, tego jak, jak niektóre wyglądają, no to to, jest, no to to wygląda jak jakiś przytułek dla, dla bezdomnych, który prowadzą bezdomni w bardzo złym stanie. W sensie te dzieci są głodne, są w podartych ubraniach, są brudne mają liczne jakieś bruzdy na ciele, spowodowane, spowodowane prawdopodobnie robactwem. No, no nie, ma, nie, nie, jest to, nie jest to na pewno piękny obraz i jest ukrywany przez obecną władzę. I też powoli się wygasza to ośrodki. Mhm. Kiedy byłem tam ostatnio, to rozmawiałem z wieloma przedstawicielami władzy, którzy to wygaszanie nazywali pięknie po prostu powrotem do domów i próbą przywrócenia normalnego ładu. Dla A... dzieci, które często nie znamy swoich rodziców, tak, nie tak, pamiętały. tak. No tak naprawdę w, obecnie w, w tych ośrodkach są głównie no. dzieci, które, których rodzice się wyrzekli albo jakieś prawne systemy nie pozwalają na to, żeby wróciły, albo rodzice bądź opokinowie podrzucili je pod bramę i mm -hmm. te dzieci po prostu nie wiedzą w ogóle skąd pochodzą. Tutaj problem rozmontowania i problem też przywrócenia tym dzieciom takich jakichś społecznych umiejętności jest, jest osobnym, osobnym tematem, bo, no bo te dzieci trzymane przez 10 lat w zamknięciu, nie, dość, że nie mają takiej świadomości tego, jak żyć w społeczeństwie, to, to nie potrafią użyć pieniądza, nie znają jego wartości, nie wiedzą, jak, jak się zachować na, na targu, czy jak w ogóle pracować, jak, jak, jak żyć. No I to jest, to jest ogromny problem, bo no, to się wszystko zaczęło w 2008 roku, mamy rok 2020, więc mamy też do czynienia z wieloma 18-latkami, osobami już też dorosłymi, które musiały te ośrodki opuścić, bo, no, bo już się nie, nie, nie zaliczały do mm, grona okay. dzieci. I one wracały do, do swoich mieszkań, do swoich domów, do swoich rodziców z żadną umiejętnością, często z problemami nawet z czytaniem, pisaniem, bo mimo, że tam szkoła jest zapewniona i to, i to było wpisane we wszelkie postanowienia, no to jednak to była szkoła na bardzo niskim poziomie. Często wykładowcami byli inni, starsi koledzy. Jak odwiedzałem taki, takie osoby, które wróciły do, do swoich domów, no to, no to one nie miały co robić. Siedziały, siedziały całymi dniami w domu. Na szkołę rodziców nie było stać, więc nie można w żaden sposób doszkolić. Zawodu żadnego nie mają, bo... Tak naprawdę życie w ośrodku to, to jest cały dzień czekania na przerwę na jedzenie, bo poza tą przerwą na szkołę, ale ta, ta szkoła, to już mówiłem, że nie jest na najlepszym poziomie. I to jest tak naprawdę nuda: no to jest siedzenie i, i zastanawianie się po prostu, czy coś się jutro zmieni, czy może przyjedzie jakaś organizacja ze Stanów i, i da długopisy, albo pojawi się telewizja i, i, i będzie chwilę, chwilę zabawy. Wspomniałeś też o tej liczbie 75 tysięcy dolarów, która rozpaliła wyobraźnię wielu osób i o ile Tanzanii udało się. Się w jakiś sposób jednak uporać z tą falą ataków, czy między innymi przez te ośrodki, czy przez groźbę kary śmierci, to one rozlały się na cały region poza jej granicami. Właśnie ze względu na wizję tego, że można dobrze zarobić w sąsiedniej Tanzanii. Czy te kraje ościenne próbują jakoś zwalczać ten problem? To, że się rozlało, to jest, to jest w ogóle ten transgraniczny handel, to, to już u, samych, u samego początku tej fali morderstw miał miejsce. Bo raz, że to chodziło o taką sławę i medialny zasięg tej informacji, że szybko pojawili się kupcy z Demokratycznej Republiki Konga czy, czy z Burundi, a, a później, kiedy się, pojawiła się groźba kary śmierci czy groźba wieloletniego więzienia, zaczęto zabijać, Tanzańczycy zaczęli zabijać po prostu przy granicach. I kiedy się analizuje te pierwsze morderstwa w Burundi, czy później w Zambii, w Malawi, czy w Mozambiku. To są wszystko tereny przygraniczne. To, że w, obecnie w Tanzanii nie ma, od 2015 nie ma zarejestrowanego żadnego, czyli nie zarejestrowanego żadnego morderstwa na osobie z albizmem, niekoniecznie wynika z tego, że nie są ludzie mordowani. Kiedy byłem tam w 2016 roku, to przewodniczący jednej, jednego z okręgów Powiedział mi, że ma informacje na temat tego, że ten proceder dalej ma miejsce w jego, pod, je, pod jego po prostu jurysdykcją, ale nie może o tym mówić i nie chce o tym mówić dalej, bo wie, że będzie miał problemy, że zgłaszając to do jakiejś tam wyższej rady, czy, czy informując o tym swoich zwierzchników. Za chwilę będzie miał tutaj całe kontrolę, będzie, będzie musiał zapewnić bezpieczeństwo, będzie musiał przenieść całe rodziny w inną stronę i on woli o tym nie mówić. Też się nie zgadzał na, na oczywiście cytowanie jego słów i jego nazwiska, ale wydaje mi się, że to, to może mieć znaczenie również ze zmianą władzy w Tanzanii. W 2015 roku po wyborach, które wygrał John Magufuli zmieniło się wiele w takim w ogóle... W systemie ochrony praw obywatelskich. To ma pseudonim Buldożer między innymi tak, ze względu buldożer. na to, że po tym liberalnym kikuetę docisnął śrubę. On dla jest całego oczywiście kraju. tak samo kochany, jak kikłete przez wielu obywateli i, i stoją za nim murem, ale ochrona praw osób z niepełnosprawnościami mniejszości seksualnych, gdzie są specjalne dekrety i, i listy po prostu, żeby, żeby wyłapać osoby homoseksualne. No to, się, to się wszystko dzieje i. To, jak on walczy o to, żeby nazwanie miała dobre imię na arenie międzynarodowej, może się łączyć również z tym, że, że nie chce informacji mhm. o tym, że kolejna osoba została zaatakowana czy zamordowana. To też się łączy z tym, że w ciągu ostatnich pięciu lat zniknęły wszystkie niezależne gazety. Zostały zamknięte. Dziennikarze, którzy są ze strony opozycyjnej albo nie sprzyjają władzy, są szybko wyłapywani, uciszani. Więc też trudno tutaj organizacjom międzynarodowym, czy dziennikarzom, czy, czy opinii, opinii publicznej dowiedzieć się o tym, że coś się stało, kiedy nie mamy po prostu tych, tych niezależnych Melisa. dziennikarzy na, na miejscu. Jak byłem w. W Szyniadze byłem w redakcji, jednej, w oddziale jednej z większych gazet, i oni otwarcie mówili, że, że każdy artykuł musi polecieć do. Do cenzury, czy znaczy nawet nie, nie tyle, co do cenzury, ale musi przejść sp sprawdzenie, że, że podobno im nic nie wycinają, co najwyżej mogą odrzucić cały artykuł. Mhm. Więc nie wyobrażam sobie, że informacja o kolejnym ataku na okładce gazety przeszłaby, więc to też nie jest tak, że te ataki się skończyły. Dlatego słyszymy nagle o morderstwach w Malawi, o morderstwach w Mozambiku czy Zambii, ale no, jak patr patrzymy na mapy, no to cały czas to jest wokół, wokół granic. No. Jak wspominamy o drwinie potrzeb, to zakończmy tym, że te ataki są oczywiście sensacyjne i dlatego trafiają na czołówki światowych mediów od lat. Ale tak naprawdę prawdziwym wrogiem osób z albinizmem w Tanzanii, jak się dowiadujemy z Twojej książki, jest prozaiczny nowotwór. Jadąc do, po raz pierwszy do, do Tanzanii, byłem pewien, że, że będę pytał ludzi o, o strach przed śmiercią o morderstwa. Nie natrafiłem na żaden materiał, który mówiłby o, o tym, że większym mordercą jest rak skóry, że, że to jest największy morderca ludzi z albinizmem. No, wynika to z takiego podłoża typowo genetycznego, bo brak pigmentacji skóry, no, otwiera drog, drogę słońcu do, do tego, by, by tą skórę przeszkadzać. I to, że sobie nie mogą poradzić, wynika z braku edukacji. Przez lata nie mówiono o tym, że jako albinos musisz chronić swoją skórę. Masz albinizm. Noś czapkę, masz albinizm, noś okulary. Kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi, nie wiem, dwudziestolatkami, którzy mają na twarzy oznaki właśnie rozchulanego już raka, i pytam ich, jak, jak, jak w ogóle to się stało, że nie masz po prostu skończonych 20 lat, a już masz po prostu wysokie stadium nowotworu, no to odpowiedź jest taka, że po prostu nie wiedziałem. No nie wiedziałem, że, że muszę chronić twarz, nikt mi tego nie powiedział. A druga sprawa, że nawet jakby wiedział, to prawdopodobnie nie byłoby go stać na, na ochronę, bo kremy z filtrem są bardzo drogie, są droższe niż w Polsce, a zarobki wiadomo nieporównywalnie też niższe. Więc nawet jak ktoś wie o tym, że musi chronić skórę, to, to, to nie, ma, nie ma środków, by to robić. Dyrektorzy szkół, nauczyciele nakłaniają rodziców, by dzieci nosiły długie rękawy i, i, i zakrywały czapką także tył szyi. Ale to też jest informacja, która jest podawana od pięciu, może dziesięciu lat maksymalnie. Mm -hmm. Bo po prostu nie było, nie było takiej świadomości również u osób związanych z medycyną. Lekarze jeszcze... 15 lat temu w Dere na działach onkologicznych, nie powtarzali swoim pacjentom, by, by w jakiś sposób chronili skórę. I oni wychodzili po, prostu po leczeniu, po jakichś chemiach, naświetlaniach, wracali do swoich zajęć, pracowali całymi dniami w otwartym, na otwartym słońcu i cały czas nie chronili odpowiednio swoich ciał, bo po prostu nikt im tego nie powiedział. I prawdopodobnie większość osób z albinizmem, która, która tego nie robi, przed ukończeniem 30 roku życia będzie miała zdiagnozowaną chorobę nowotworową skóry. Biorąc pod uwagę statystyki, no, o wiele większy morderca niż, niż inni ludzie. O tej sytuacji osób z eliminizmem i tej związanej z morderstwami, ale także z wieloma innymi, możemy się znacznie szerzej dowiedzieć w twojej książce. Przypomnę, że od wczoraj już można ją kupić, wydawnictwo Czarne, tytuł Nie róbcie mu krzywdy. Przypomnę, że dziś moim gościem był Filip Skrońc, fotoreporter i założyciel Agencji Fotograficznej RADS. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Thank you.